Święta Maria de Matias, założycielka Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, którą na ołtarze wyniósł papież Jan Paweł II, od 8 lat jest patronką miasta Bolesławca. W najbliższy weekend jest propozycja dla tych, którzy chcieliby poznać bliżej życiorys patronki miasta. W związku ze 150. rocznicą śmierci świętej Marii de Matias organizujemy konferencję 3 grudnia w Centrum Integracji Kulturalnej właśnie przy ulicy Chopina i zapraszamy, ponieważ chcemy tam powiedzieć, co to znaczy, że mamy patrona miasta, chcemy przypomnieć o jej życiu i działalności świętej Marii de Matias. No i wysłuchać wspaniałego chóru pod kierunkiem profesora Aleksandra Samostrokowa. Także zapraszamy w tą sobotę o godzinie 11 rozpoczęcie tej konferencji. Zapraszamy, warto przyjść. Będą wspaniali wykładowcy, prelegenci, którzy przyjadą z Warszawy, z Wrocławia i będą mówić o właśnie tych tematach związanych z patronatem świętej Marii de Matias.